Dzień dobry serdecznie, moi drodzy. Doszło do skandalu, doszło do praktycznie pobicia młodego chłopaka, a wszystko przez Roberta Lewandowskiego, przepraszam. No, do takich wniosków można dojść czytając internet i oczywiście dzisiaj zrobimy sobie z tego bekę, dlaczego młody chłopak ucierpiał przez Roberta. To będzie odcinek z dochodzeniem, gdzie zagłębimy się w psychikę tego człowieka, który jest po prostu jakiś, no nie wiem, patologiczny i bezwstydny. I nie mówię o Robercie Lewandowskim, tylko o człowieku, który publikuje pewne treści w internecie, ale zobaczymy, powiemy sobie ogólnie o reprezentacji, no bo idzie mecz z Estonią i to trzeba sobie humory poprawić, to się okaże. Nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy za chwilę. Tylko przypominam, że trwa promocja Canal Plus Online, ta roczna. Możecie wykupić Canal Plus Online, uwaga, wszystkie kanały Canal Plus Online, czyli tam wszystkie filmy, seriale, wszystkie kanały ze sportem, które oni mają. Do tego pakiet kanałów Eleven Sport, czyli macie już całą La Ligę, całą Serię, całą Ekstraklasę, całą Ligę. Macie jeszcze do tego Polsat Sport Premium, czyli całą Ligę Mistrzów. I to przez rok w cenie miesięcznej 54 zł. Ktrysz. Moi drodzy, link jest w opisie do tej oferty, bo jest zajebista, nie wiadomo kiedy się skończy. Tak jak powiedziałem, link jest w opisie, a my rozprawmy się z tym ancymonem. Subiektywnie ujęty komentarz agnostyczny. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, to zanim już to zgrupowanie się zaczęło, już zaczęła być kręcona beka, bo otóż pojawiła się informacja, że Tomasz Kuszczak, zaraz do lewego, spokojnie, Ozyrys powstał, zaraz do niego dojdziemy, do tej kukiełki iluminatów, ale najpierw poważne sprawy, tak? Odszedł ze sztabu kadry Tomasz Kuszczak. I uwaga, doczekaliśmy się wyjaśnienia, nie? No bo już pojawiła się beka, że już zaczyna się klimacik w reprezentacji, że już zaczynają się jakieś odejścia i to wiecie, na 3 dni przed, nie? Cały czas był na to, żeby ogłosić, że Tomasz Kuszczak nie będzie członkiem reprezentacji, ale 3 dni zostało do zgrupowania i zostało ogłoszone, nie? Ale spokojnie, uspokajam, bo doczekaliśmy się wyjaśnienia. Miało być wyjaśnione na konferencji prasowej i rzeczywiście było. Nie będzie z nami Tomasza Kuszczaka, który ze względów organizacyjnych nie będzie kontynuował współpracę z reprezentacją Polski. Jeśli chodzi o Tomka Kuszczaka, chciałbym mu podziękować za współpracę. Co? No, także jakbyście się zastanawiali, czemu na 3 dni przed zgrupowaniem, to chodzi o to, że to jest ze względów organizacyjnych. To są jakieś tam takie wyliczenia. Kiedyś był taki wypowiedź jakiejś pani polityk dotyczącej czemu jakaś tam kwota się nie zgadza i ona, to chodzi o różne takie jakieś tam wyliczenia, nie? Tutaj chodzi o względy organizacyjne, moi drodzy. To tak jak wychodzi gra zbagowana, nie? To se zategujecie tutaj tego, się zateguje się patchem. No, chodzi o względy organizacyjne. I jest jasna sprawa, także tu jest wyjaśniony temat dogłębnie, nie musimy się zastanawiać. W sensie, wiecie, to nie jest tak, że Tomasz Kuszczak był kluczową postacią, on był asystentem Andrzeja Dawidziuka, ale mimo wszystko, wiecie, no, taka roszada na 3 dni przed, może jakieś znaki zapytania stać, ale na szczęście one zostały wyjaśnione ze względów organizacyjnych. Dobra, za dużo wiem. I teraz przejdźmy do kukiełki iluminatów, oblubieńca Ozyrysa, który mówi za każdym razem, że on powstał. Chodzi po szachownicy w domu i ogólnie patrzy w domu, jak nikt nie widzi, tylko jednym okiem na wszystko, zakładając na twarz potężny trójkąt. Co kurwa? Zobaczcie, jak potraktował młodego Polaka. Młody chłopiec chciał tylko od niego autograf. Obejrzyjmy to nagranie, moi drodzy. Ale robimy tu przejście, zatrzymajmy. Robert Lewandowski stoi tyłem do kibiców, nie? Już pokazuje, gdzie ich ma na wstępie, żeby nie pozostawiać złudzeń, wiecie, twarz wklejona zacznie do samochodu, żeby tylko nie patrzeć na tych Polaków. W ogóle, no, widać, że opluwa strasznie. Łysy ochroniarz, na pewno, biorąc pod uwagę już te poprzednie sytuacje, to pewnie był jakiś gangster czy coś, nie? Zaraz sobie wszystko wyjaśnimy, ale na ten moment obejrzyjmy dalej. Zamyka drzwi, odchodzi, idzie do bagażnika. Młody chłopiec mówi: panie Lewandowski, panie! Zwraca się do pana. Nic nie warty, mały wie, gdzie jest jego miejsce przy oblubieńcu Ozyrysa. Panie Lewandowski, drobnym głosikiem, serce się kraje, oglądamy to, płaczemy. Smutek, żal, targające negatywne emocje, nie jesteśmy sobie w stanie tym poradzić. Tymczasem on zimnym okiem coś tam mu odpowiada i zobaczcie, do czego dochodzi. Łysy podchodzi i zabiera chłopaka. I Robert z zimną twarzą po prostu odchodzi i tu nagranie się kończy. Czy do tego trzeba cokolwiek dodawać? Może dodajmy. Przejrzyjmy sobie komentarze pod spodem. I uwaga, przeczytajmy, co sądzą o tym normalni ludzie, nie? Właściciel Inpostu, który był na bluzie łysego pana, powiedział, że jak ktoś ma namiary na tego małego, dzielnego kibica, to prosi o direct message. Odda mu swoją koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego. Tutaj Maciek jakoś zaburza, że warto sprostować sytuację. Nie, Maciej, nie wolno, nie wolno. Jedziemy z koksem, nie wolno nic prostować. O Jezu, później znowu jakiś Jakub, że później podpisał autografy. O ja pierdzielę. Ale znaczy, fantastyczny dialog. Chłop mu tłumaczy, nie? Lewandowski podpisał później 150 autografów, robił zdjęcia, chyba nikt nie odszedł niezadowolony, łatwo kręcić aferkę po wyciągniętym z kontekstu wideo. I typ mu odpisuje. Ja komentuję sytuację na filmie, nie to, co było później. Tak samo jak komentuje się jedną bramkę, która dała zwycięstwo, a nie cały słaby mecz. Jaki w ogóle zajebiście genialny wniosek. Dla chłopaka to przeżycie i zawód, dla Lewandowskiego jeden z milionów przypadków. No nie no, w sumie racja. Tu o Żugajce. O Żugajce to zaraz dojdziemy. No nie, niestety spóźniłem się. Wiecie co? Już w komentarzach jest wyjaśniany, w czym tkwi cała zabawa. Nagranie się kończy w momencie, w którym Robert Lewandowski wchodzi w tłum, rozdaje autografy, przechodzi przez hotel, czego nie musiał robić, bo mógł sobie wjechać tylnym wejściem, nikt by go nie widział, więc on postanowił zaparkować z przodu, gdzie są wszyscy kibice, poprosił o chwilkę cierpliwości, wyszedł, wypakował się, założył plecak, zrobili mu przejście, poszedł. Ten chłopaczek od pani Lewandowski, pozdrawiam serdecznie, walczył o swoje asertywnie i wywalczył. Ma autograf, jest szczęśliwy, podobnie jak kilkadziesiąt, czy może nawet ponad setka osób, które dostały autograf w tym tłumie, który tam był, nie? I teraz gościu mówi, on nie komentuje całości, on tylko daje ten fragment, nie? No tak jakbyś, nie wiem, rozmawiał z żoną, jakiś zdenerwowany na szefa, nie? Kochasz ją, opowiadasz jej swoją sytuację. I ty wiesz co, k***a? I koniec, ucięli. Nie? Ależ zwrócił się do swojej żony, nie? I co tam, że dalej mówił? Jestem strasznie, się czuję po tym, jak on mnie, wiesz, potraktował. Cieszę się, że mogę z tobą o tym porozmawiać, nie? Nieważne, ja komentuję tylko to, co było na nagraniu. Genialne! Największy przykład manipulacji, może zaraz po wyborczej, nie? Bo to jednak jest troszeczkę inna półeczka. To jest ten, ale to jest ta szkoła. To jest ta szkoła w sumie, nie? Jest dobrym padawanem, chociaż on chciałby stać po drugiej stronie mocy ewidentnie, biorąc pod uwagę jego wpisy, ale stoi dokładnie po tej samej, nie? Wyciąć, uciąć? Ej, ale ja przecież komentuję tylko ten fragment, no daj spokój. Ogólnie to może i dobrze zrobił, ale ja ten fragment komentuję, nie? Ty śmieciu, gnoju ludzki, chłopaczka, jak potraktowałeś. Ej, ale on dostał autograf, podobnie jak 150 innych ludzi. Ale ja tylko ten fragment komentuję. Jestem usprawiedliwiony, ja pierdzielę, ale to jest żenada. Dla kogo żenada? Ja myślę, że Robert Lewandowski, mam nadzieję, że nie dochodziły do niego te początkowe komentarze. W ogóle ktoś tam rozsyłał, słuchajcie, zdjęcie tego z napisem, czy Orlen chce być widoczny w takiej sytuacji, czy Inpost chce być widoczny w takiej sytuacji. Prawdopodobnie właściciel Inpostu pod tym zareagował, nie? Ludzie, ja pierdzielę, co trzeba mieć w bani. I mam nadzieję, że chłop nie widział tych początkowych wypowiedzi, nie? Bo chciał zrobić dobrze, chciał zrobić przyjemność ludziom i wyszło jak zwykle. Więc mam nadzieję, że tego nie widział, ale ogólnie tak jak Ozyrys powstał, tak niektórym intelekt spadł. No i to jest ewidentne, w ogóle nie podlegające dyskusji, ale niektórzy też mają pretensje o konferencje prasowe, nie? Ogólnie konferencje prasowe przed meczami, powiem wam szczerze, przestaję je oglądać, bo nie mają sensu, ale doszło do mnie pytanie, które wywołało poruszenie na Twitterze, nie? Czy ten wzrost formy jest spowodowany tym, że spotkał się z Julią Żugaj i czy został Żugajką, nie? I chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może Żugajką? I teraz tak, to jest śmieszne pytanie. Ja to traktuję jako pytanie humorystyczne. Nie zakładam, że człowiek, który to pyta, tym bardziej, że pracuje w Fakcie, umówmy się, Fakt, mamy skojarzenie pewne. No, zadał pytanie, które miało być zabawne. Lewandowski się pośmiał, trochę załamał, zapytał, czy poważnie, nawet nie odpowiedział. No bo co miał odpowiedzieć? Nie, nie zostałem Żugajką, albo tak, zostałem Żugajką i zapierdzielam. No w sumie byłoby śmiesznie, jakby coś takiego powiedział, ale olał pytanie z grubsza i miał do tego prawo, ale zrobił się dym. Jak można zadać takie pytanie na konferencji, nie? Wiecie, jak słucham tych pytań, na przykład dla kontrastu, jakiś młody dziennikarz zadał pytanie w stylu, nie? Robert, jakiś czas temu w wywiadzie powiedziałeś, że kiedyś w każdej formacji był lider, był kapitan, jak gdyby, nie? Był Glik, był Krychowiak, później Lewy, Zieliński i że teraz, czy dostrzegasz potencjał, żeby tacy liderzy byli znowu w każdej formacji? I dlaczego i to pytanie jest chwalone. Ja mogę wyłączyć nagranie i z ręką na sercu nie słyszałem odpowiedzi. Może się mylę, ale strzelam, że było coś takiego. Oczywiście mamy w kadrze wielu chłopaków, którzy są na siebie w stanie wziąć odpowiedzialność w każdej formacji. Widzę takie osoby. Oczywiście nie chciałbym wskazywać, a może jednak kogoś wskazał, nie wiem, ale myślę, że nie, ale na pewno tak i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Coś w ten stylu, więc dlaczego to pytanie jest świetne, jak wszyscy wiedzą, co on odpowie, a co odpowie? Nie ma liderów, są same barany, są same w ogóle bez charakteru pyrpcie w tej drużynie i tyle. No nie powie tak, nie powie, no nie ma. No czy są w tej drużynie zawodnicy, którzy mogą być liderami? Nie przychodzi mi nikt do głowy, no nie powie w ten sposób, wszyscy wiemy, co odpowie. Okej, pytanie jest dobre, przygotowane, świadczy o tym, że dziennikarz się przygotował, ale powiem szczerze, skoro już mam słuchać wypowiedzi, nie, oraz milionowy tych samych wyklepanych haseł, to chyba wolę zobaczyć reakcję Lewego, jak się go pytają, czy został Żugajką. No szczerze, bo przynajmniej coś nowego na tej konferencji się stało, nie? I nie mówię, że fajnie jakby to dominowało, ale jak takie akcenty się pojawiają, to przynajmniej dzieje się coś nowego. Ale już się więcej nie pojawiają, bo chłopa zrównali z ziemią. Ludzie chyba jednak wolą zadawać pytania. No Robert, co się stało, że tak dobrze grasz w Barcelonie? Robert, ależ masz teraz fajną formę. Co się stanęło? Mówił o tym 400 razy, nie? Już przemielone, ale powiedz nam. A Robert, a teraz w reprezentacji jak myślisz, wygramy? Nie, myślę, że dostaniemy w dupę. Nie, myślę, że dostaniemy w dupę od Estonii, bo jesteśmy frajerami i nam się ten awans nie należał. I brawa dla Estonii, bo my nie umiemy grać w piłkę po prostu. No chciałbym, żeby tak powiedział, ale nie powie tak. Będzie klepał te same hasła. Więc ja tego nie oglądam. A jakby było na konferencji ze 3 pytania o to, czy został Żugajką. Swoją drogą, kim jest k***a Żugajka? Nie wiem, ale brzmi to na tyle dobrze, że chcę wiedzieć, czy on nią został. Wolę, żeby został Żugajką niż tym manekinem, kukiełką, przepraszam, Ozyrysa. No i taki to mamy klimat, moi drodzy, wokół naszej reprezentacji przed meczem. Jutro oczywiście oglądamy go na żywo, więc zapraszam na kanał Footroll i będziemy też sprawdzać, jak tam Walia z Finlandią. Nasz następny rywal, nie? No bo chyba nie zakładamy, że Estonii na łeb nie siekniemy. Ustawiłem na to kupon. Przypominam, BetClick dla pełnoletnich widzów kanału ma ofertę. Gra bez podatku, to po pierwsze. Po drugie, jak rejestrujecie się z moim kodem, to dodatkowo macie 50 zł ubezpieczenia pierwszego zakładu. Bez podatku, to znaczy, że jak stawiacie stówkę po kursie 2, to macie 200 zł do wygrania, a nie tam 100 ileś, nie pamiętam ile, ale ten podatek sporo zjadał. Więc to trwa do kwietnia i ja postawiłem, uwaga, że do przerwy będzie remis, ale ogólnie Polska wygra i że oba zespoły strzelą gola. No niestety, tak to widzę, ale postawiłem też na 3 inne mecze, że Walia wygra, że Bośnia i Ukraina strzelą sobie co najmniej po golu i że Grecja wygra z Kazachstanem co najmniej 2 bramkami, więc trzymam się tego. No i dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy to co pokazał Lewandowski, ten brak szacunku. Tak szczerze, daliście się złapać w pierwszej chwili? Tak szczerze, nie? Jak widzieliście ten materiał i sobie pomyśleliście, a to ham? Warto czasami patrzeć na pełny kontekst, naprawdę. W dzisiejszych czasach właśnie to jest ryzyko, że ktoś coś wytnie, coś wrzuci, później napisze artykuł w wyborczej naszej stronie, albo wrzuci taki filmik. Niesamowite czasy, po prostu niesamowite czasy. Dbajcie o swoje głowy, moi drodzy, dbajcie o to, co do nich wpuszczacie, bo to naprawdę świadczy o naszym komforcie później funkcjonowania nie tylko jako jednostki, ale też społecznie. Widać, że sporo osób o to nie dba, więc do was apel, dbajcie. Dziękuję, widzimy się w komentarzach. Ha! Ale to, co wrzucił, poniosło. Ale to tak reaguje, jak widzę takie rzeczy. Hat-trick kanału, komentarz, like, subskrypcja. Dziękuję, do widzenia, pa, pa.